Blisko 1000 osób odwiedziło gmach starostwa podczas wyjątkowego wydarzenia, które zostało zorganizowane po raz pierwszy. Noc w starostwie. Właśnie byliśmy świadkami wystrzałów, powstańczych wystrzałów. Za chwilę będą wystrzały tutaj wewnątrz budynku. Jest prezentacja arsenału, którymi powstańcy bronili się, ale i również zdobywali na Niemcach. Skąd pomysł? Pomysł to pomysł przedstawiania historii w inny sposób. Powiem, wzbudzania historii. Nie historia typu muzealnego, gdzie przechodzimy, oglądamy eksponaty, ale to jest historia żywa. Dzisiaj pokazujemy tę historię powstańczą w różny sposób. W takim, jakim była autentyczna na tych ziemiach. Bo te ziemie to ziemie od ziemie czankowskie, ziemie lubaskie, ziemie wieleńskie. To są ziemie historyczne, gdzie była budowana własna tożsamość ludzi, którzy chwycili broń wówczas, kiedy Polska uzyskała niepodległość. Chwycili Wielkopolanie wówczas, kiedy chcieli odzyskać wolność i przyłączyć się do Rzeczpospolitej. I tak się właśnie stało. Jest to pokazywanie historii w sposób efektowny, ale również wzbudzanie zainteresowania u odbiorców różnych, od dzieci przedszkolnych po młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, również szkoły ponadgimnazjalne, ale jak obserwujemy wszyscy, widzimy, że jest tyle osób prywatnych z całego powiatu, to tak serce rośnie, że to był dobry pomysł i strzał w dziesiątkę, że to, co jest ważne dla każdego z nas, ta tożsamość, ta wiara historyczna, czy wiedza historyczna, to było dobre postępowanie i dobry kierunek w działaniach, ale również i w decyzji. Tak się właśnie stało. Były imitacje wybuchu bomb, a do budynku można było dostać się tylko poprzez ciemne i zadymione korytarze. Nie zabrakło również profesjonalnego uzbrojenia. W trakcie pierwszego historycznego wydarzenia można było posłuchać wyjątkowego koncertu, podczas którego uzdolnieni młodzi ludzie śpiewali, grali i recytowali wiersze. Oczywiście, że fantastyczna rzecz, tak? To jest poznawanie historii tak właśnie od takiej strony, od kuchni. To nie jest tylko lekcja, gdzie na pewno nauczyciele starają się jak najlepiej wytłumaczyć powstanie wielkopolskie, ale jeżeli zobaczy się żołnierza, powstańca przebranego w mundur, jeżeli zobaczy się broń, która była używana częściowo w powstaniu, ale też i w I wojnie światowej i w II wojnie światowej, to jest ten bliski kontakt z historią. To może bardziej zainteresować. Tym bardziej, że my musimy zainteresować wręcz młodzież, dlatego że przecież na naszych terenach, tak, na terenach powiatu czankowsko-trzaneckiego trwały tutaj walki. Mamy postać podpułkownika Orłowskiego czy hrabiego Raczyńskiego. Także jesteśmy wręcz zobowiązani, żeby kultywować tą tradycję. Jak było wcześniej, państwo sami ocenicie. Natomiast my nie będziemy się oglądać na przeszłość, a myślimy o przyszłości, czyli permanentna, dydaktyczna wiedza przekazywana uczniom, ale też naszym mieszkańcom na temat powstania. Czasami nawet przypominanie pewnych tematów, troszeczkę zapomnianych, ale myślę, że warto to powstanie, jedyne powstanie, które było zwycięskie spośród tych wszystkich naszych powstań, warto je przypominać i kultywować. Również harcerze z Trzcianeckiego Chówca tego dnia przybyli w bardzo licznym gronie. Dla harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego takiego rodzaju wydarzenia są bardzo szczególne, dlatego że często w naszej metodyce harcerskiej wykorzystujemy, jeżeli tak mogę powiedzieć, motywy patriotyczne. Staramy się uczyć dzieci i młodzież właśnie w szacunku i miłości do własnej ojczyzny i do patriotycznych też postaw. Często wskazujemy autorytety historyczne, takie, które są godne naśladowania dla młodych ludzi w dzisiejszych tak jakże trudnych czasach. Dla harcerzy z Chówca Trzcianka, który swoim terytorium obejmuje powiat czarnkowsko-trzcianecki, to również ważna uroczystość, czy ważne wydarzenie, dlatego że Chorągiew Wielkopolska, która jest jak gdyby ponad Chówcem Trzcianka, nosi imię właśnie powstańców powstania wielkopolskiego, co tym bardziej nas tutaj zmotywowało do tego, aby w tak licznym gronie uczestniczyć w nocy w starostwie. Efekt organizacji tego niecodziennego wydarzenia zaskoczył także samych organizatorów.
Jesteśmy jak najbardziej zaskoczeni, dlatego że efekt tej nocy w starostwie, którą przygotowywaliśmy od jakiegoś czasu, przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Nie spodziewaliśmy się aż tak wielkiego zainteresowania. My wiedzieliśmy tak naprawdę już wczoraj na koniec dnia pracy, że odwiedzających będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo, ponieważ podliczyliśmy chociażby zgłoszenia grup szkolnych ze szkół z terenu całego powiatu. No i okazało się, że odwiedzi nas dzisiaj podczas tej nocy w starostwie przynajmniej około 400 osób. To jest ogromna ilość ludzi. Szczerze mówiąc, nie baliśmy się może tego, że tego się nie da ogarnąć, jak to się dzisiaj bardzo ładnie mówi. Natomiast zastanawialiśmy się od wczoraj i przez dzisiejsze przedpołudnie, jak to logistycznie poukładać tak, żeby wszystko było dobrze. Myślę, że wychodzi nieźle i ci, którzy nas dzisiaj odwiedzają, powinni być zadowoleni. Tym bardziej, że no, szczególną atrakcją jest oczywiście grupa rekonstruktorów z Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu, którzy opowiadają o broni, o umundurowaniu. Jest ciężki karabin maszynowy, który strzela w holu starostwa, co jest niesamowitym efektem. Także myślę, że oczekiwania były być może nieco mniejsze, aczkolwiek bardzo się cieszymy, że jest tak duże zainteresowanie. Pierwsza noc w starostwie za nami. Z niecierpliwością czekamy na to, co wydarzy się podczas organizacji kolejnego nocnego spotkania, które nastąpi prawdopodobnie za rok.